Refluks. Jak go rozpoznać? Po pierwsze, kiedy mamy dziecko refluksowe, to oczywiście wymiotuje. Bardzo często dzieci refluksowe wymiotują na przykład godzinę, czy nawet dwie godziny po posiłku. Kolejna rzecz to jest wyginanie się naszego malucha oraz denerwowanie się w trakcie karmienia. Następna rzecz, która może wskazywać na problemy refluksowe, to jest jeszcze coś takiego w ogóle jak refluks utajony, czyli ta treść pokarmowa się wcale nie wydostaje na zewnątrz, co jest trudniejsze właśnie do rozpoznania. Ale możemy to rozpoznać w ten sposób, że dziecko nienawidzi leżeć na płasko. Cały czas domaga się pionizacji. W momencie, kiedy leży na płasko, na przykład możemy zaobserwować, że nagle coś przełyka i oczy zaczynają być takie zaszklone. Wiadomo, kwasy żołądkowe, nic przyjemnego. Kolejna rzecz to znowu problemy z karmieniem, problemy z jedzeniem. Nie ma takiej spokoju, tylko maluszek jest głodny, więc się przystawia do tej piersi, chwilę poście i nagle puszcza pierś, zdenerwowany, odgina się. Czasem się dzieci tak bardzo odginają, że ja się śmieję, że człowiek zaczyna rozważać wizytę u egzorcysty.